Kolejną ściemą, o której dzisiaj chciałam powiedzieć, karniworów, bo ten ruch generalnie karniwora opiera się na samych kłamstwach i manipulacji, o czym się przekonacie sami na własnej skórze, jeżeli tego próbujecie. I taką ściemą jest, że tak naprawdę taka jedna rodzina na rok potrzebuje zabić tylko jedno zwierzę, tak? Czyli jedno zwierzę, żeby wykarmić całą rodzinę przez rok czasu. Jedna śmierć jest tylko potrzebna zwierzęcia. I teraz, pomijając to, że oczywiście wykarmienie takiej krowy to nie jest tylko i wyłącznie śmierć jednego zwierzęcia, ale pomijając to, taka krowa osiąga do 500-600 kg, tak? Krowa, dlatego że byka, nikt nie trzyma byka. Byki są zabijane bardzo szybko, praktycznie w kilka tygodni po narodzinach. Teraz taką krowę trzeba karmić przez minimum 12 miesięcy, a nawet i dłużej. Ale niech będzie to 12 miesięcy. Taka krowa dziennie zjada od 15 do nawet 20 kg pożywienia, jakiejś tam paszy. Teraz jak sobie to przemnożycie przez jeden rok, to okazuje się, że taka krowa je ponad 5 ton roślin, 5 ton tych pasz. Teraz po zabiciu takiej krowy uzyskacie, to już ktoś przeliczył, 60 tysięcy kalorii. I teraz te 60 tysięcy, jak sobie podzielicie na te 365 dni, tak jak oni wam mówią, że jedna krowa wystarczy na wykarmienie jednej rodziny przez cały rok, to wam wyjdzie na dzień gdzieś około 1600 kalorii. Teraz jeżeli rodzina, bo mowa tu o rodzinie, ma 4 osoby i sobie podzielicie to około 1600 kalorii na 4, to wam wyjdzie, że na osobę dziennie przypada około 400 kalorii. Teraz pokażcie mi, kto wyżyje na 400 kaloriach, tak? Widzicie, jaka to jest ściema, wystarczy to sobie policzyć. Większość ludzi tego nie liczy. Większość ludzi po prostu to, co mówią ci karniworzy, to uznaje jako fakt. Myślą, że ktoś inny już to wszystko rozkminił i to wszystko tam obliczył. Ale jest to ściema. A poza tym teraz wyobraźcie sobie, że jejecie nic innego przez 365 dni niż ta zabita krowa. Już pomijając to, że żeby taką zabitą krowę gdzieś schować, no wyobraźcie sobie 500-kilogramowe zwierzę, 600-kilogramowe zwierzę, ile to trzeba mieć lodówek, żeby to pociąć, tak? To ciało i żeby to gdzieś włożyć, no to trzeba mieć strasznie dużo lodówek, inaczej to się po prostu zwyczajnie zepsuje. I teraz będziecie jeść codziennie po prostu tą krowę, nic innego, mięso z krowy, czy to ciało tej krowy. No, wydaje mi się, że mało kto jest w stanie coś takiego zrobić. Oczywiście karniworzy się mniają, bo nawet ci tam farmerzy, którzy twierdzą, że są takimi właśnie karniworami, potem pokazują, jak jedzą rośliny, jak jedzą pieczywo i tak dalej. I mało kto tak naprawdę wytrzyma. To tylko ktoś taki jak ja gdzieś tam wytrzymał przez jakiś dłuższy czas. Jestem osobą, która się potrafi bardzo mocno zmotywować, jak coś uwierzę, no to w to brnę i potrafiłam przez jakiś tam dłuższy okres czasu wytrzymać i jeść tylko i wyłącznie te zwierzęta, to mięso tak zwane, tak, te zwłoki. No było to obrzydliwe, do tego się przymuszałam, ale myślałam, że czynię sobie dobrze w ten sposób, że czynię dobrze dla swojego zdrowia i w to brnęłam. Ale większość osób nie jest tego w stanie zrobić. Na pewno nie przez 365 dni to już w ogóle chyba mało kto będzie w stanie zrobić i generalnie jeżeli nie będzie jakichkolwiek roślin w diecie takiej osoby, a karniworzy ściemniają, bo potem zobaczycie, że wam będą mówili, że to jednak trzeba pić jakieś soki warzywne, że to trzeba jednak jakieś owoce sobie dostarczać i tak dalej, więc tak naprawdę tymi karniworami nie są, no mało kto wytrzymuje w ten sposób. Tylko dlatego ci ludzie, którzy są na tym karniworze, żyją po dłuższym czasie, po prostu oszukują z roślinami, bo jedzą jakieś rośliny. Nawet nie oszukują, bo się przyznają do tego, że jedzą te rośliny. Jedzą jakieś źródła węglowodanów, jedzą jakieś roślinne, właśnie jakieś soki piją warzywne i tak dalej. Więc ja mówiłam już kilka razy na ten temat, nie dajcie się na to dawać, to jest zwyczajna ściema.
Pokazują tych wegan, często próbują kojarzyć wegan właśnie z ruchem LGBT, to potem ludzie, którzy nie rozumieją, czym jest weganizm, to się potem wkurzają na tych wegan, tak, o Boże, to jest jakiś ruch LGBT i ma to powodować w ludziach jeszcze większą taką chęć, wręcz w złości, tak, jedzenia jeszcze większej ilości mięsa. Albo zobaczcie, ci weganie to są tacy, tak, to taka Sodoma i Gomora, tak, to są jakieś osoby chore psychicznie, no to teraz im pokażemy, będziemy jeść jeszcze więcej mięsa. Więc pewnie taka manipulacja to ma na celu. Oczywiście weganizm to jest przeciwko zabijaniu zwierząt, przeciwko ich maltretowaniu, przeciwko temu całemu sadyzmowi. I tutaj będą was chcieli zmylić, że to tylko jedną krowę trzeba zabić na cały rok. No, ale tak jak mówię, to 15 do 20 kg paszy, to teraz wyobraźcie sobie, jaki to jest kawał ziemi, gdzie na tej ziemi się tylko i wyłącznie hoduje jakieś tam zboża, żeby wykarmić te zwierzęta. Są to takie monouprawy. No ja polecam samemu sprawdzić, jak chcecie zostać karniwerami. Ja sprawdziłam na własnej skórze, co to znaczy mieć hodowlę zwierząt i zdecydowanie bardziej polecam hodowlę warzyw i owoców. Tyle. Dzięki. Do usłyszenia.